Szybciej Andrzej, turlaj taborecz, bo stary wrócił z mlekiem po 20 latach! Dodać dla kaukaskiego, gdzie można skinę zamienić kurła, a WP darta, jak twoje spodnie w kroku. Staraj mnie w bakłażany, bakłażany, ale macie fuksa, bo piraty słowa od twojego starego to najlepsza strona w internecie. A ta złota śrubka, co to za syf? Idę to zaraz sprzedać na słap. Znajdziesz tam dużo konkursu. sprzedaż skiny na kryptowaluty, a z kodem ŻABA YOUTUBE macie 35% bonusów do doładowania oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do 30 dolarów bonusu podczas trzech transakcji. Halo, halo, mordeczki, z tej strony oczywiście Żaba, witam Was na kolejnym odcineczku z GeForceKingsa, na moim kanale przypominam możliwość użycia kodu promocyjnego Java YouTube, który daje Wam 5% bonusu do doładowania oraz możliwość otworzenia sobie skrzyneczki jednorazową Inspec. Wszelkie wpłaty podsyłajcie mi na Discorda na każde 5 zł to 5 ticketów w konkursie. Więcej informacji w opisie tego filmu, więc warto tam zajrzeć. Dzisiaj rewolwerek za 36 groszy, ale nie zawsze jest na Wazarskim kolorowo. Również raz dziennie możecie sobie otworzyć Daily Bonus, jeśli spełniacie określone tam wymagania. Dzisiaj do wygrania macie P250, kartelka, którego sobie wypłaciłem, ale jeszcze owki nie ma, więc go Wam tutaj pokażę. Zaraz sobie owkę oczywiście klasycznie odbierzemy. Ten kartelek wysyła się z tym, jak widzicie. No i w ostatnim czasie kilka razy prosiłem Was o podsyłanie na kanale Discordem nowa seria, skrzynek do Otwierania. Będziemy sobie otwierać te skrzynki. Skrzynka, z której zrobimy największy profil procentowy, to jej twórca jakiegoś tam drobnego skinka dostanie, jeśli się do mnie zgłosi. Także zaczynamy. Zaczynamy tutaj pierwsza skrzynka od Wojtuś. Powraca Zaba ty, Wojtuś. Będę sobie je kopiował z racji, że wkleja jeszcze elegancko tutaj na Discorda. Mamy skrzynkę Żaba Wojtuś za 6,60. Zobaczymy, co nam się uda z niej trafić. No i mam nadzieję, że jakąś kostkę też również uda nam się dzisiaj ogarnąć. Dobra, chwilkę sobie poczekamy. Otwieramy pierwszą sneczkę za 6,60. Bardzo dawno, kanalnie było. Odcinka, w którym otwieraliśmy sobie tylko skrzynki bez case battery, więc taki odcinek się pojawi. Mamy, mamy niestety 12 centów, 12 groszy. Każdą skrzynkę po dwa razy otworzymy, żeby było sprawiedliwie. I w drugim otwarciu również mamy niestety stickerka takiego. Kolejna skrzynka od użytkownika Smox, tym razem skrzynka Zaba. klasyczna nazwa 111 zł. Tutaj troszkę większy fundusz. Co my tutaj mamy? Do trafienia: piękne kostki. Mamy jaka cika Jaguara, rękawiczki. No i nieszczęsny 57 Coolant. This case is no longer available. Aha, skrzyneczka już. Nie wiedzieć czemu nie działa. Nie mam pojęcia czego tak jest. Dobra. Darku, w ogóle nowa osoba na Discordzie tutaj, także witam serdecznie, Darka na Discordzie 5%, 180 zł. No i tutaj też się skoska, dużo rzeczy. W ogóle bardzo fajnie zbilansowana jest ta skrzyneczka. No zobaczymy, co nam tu wypadnie. 180 zł, pierwsze otwarcie i mamy MK Neonorkę, która chyba tutaj 56 zł. Yy, czyli tak obym powiedział no na razie nie ma tutaj oprywala ale gutknaj Brightwater, mamy koskę ze szynki widza 386 zł w ogóle Swoją drogą nie wiedziałem, że są szynki, kostki poniżej 400 zł. Teraz będę wiedział, ostatnio nie było. No to ładnie, no to ładnie, mamy proficik, jest to proficik praktycznie 2x, więc ja sobie zapiszę, że jest to profit 2x. No i Darku, tutaj jak ten, jak yy, oczywiście yy, na ten moment jesteś osobą, która wygra dodatkowego skinka, więc jeśli do mnie napiszesz, zgłosisz się, to takowego skinka dostaniesz. Kolejna skrzynka. Żaba YouTube Free Win 200 zł. Chcecie chyba, żebym zbankrutował. Kilka fajnych, ciekawych szyneczek tutaj jest. To jest szynka od Włodiego. Włodzie zapodała dwie szynki. zobaczymy. Pierwszy famas Cyanospater niestety poleciał i skrzyneczka numer dwa. leci też niestety Fama Cyanospater. To będzie 257 stów kosztuje. Bardzo drogie jest. Tak, coś czułem, tak coś przeczuwałem. Ja tymczasem już odbiorę sobie skinka, bo oferta powinna być. Ale jej nie widzę. No dobra, to jeszcze poczekamy chwilkę w takim razie. Yy, w ogóle teraz jak sobie odwiecie, od to oczywiście w trakcie eventu otrzymiecie również tutaj walutkę eventową. Kolejna skrzynka od Wodiego, Żaba Case, zobaczymy co tam tutaj przyniesie. Maksymalnie dwie skrzynki można było na osobę, jak coś, 183 zł i taka skrzynka mocno zbilansowana. Tutaj fajnie, dość wyrównane są te szanse na te lepsze skinki, Koski tutaj nie ma. Zero otworzeń, więc moje otworzenia są pierwsze, Mac, dyskoteka. Chyba w ogóle Martyna te skrzynki otwierała, dlatego one niektóre miały jakoś tam liczbę otworzeń dodatkowych. Wcześniej Legion of Anubis. No na razie tutaj yy, ta skrzynka nie pokazała się tak dobrze jak poprzednie. Żaba YouTube Fate. Skrzynka od Niralka. Jestem bardzo ciekawy. Swojego z Niralkiem już w czwartek będziemy nagrywali odcinek do wiza do nagrywek. Yy, także co? A dzisiaj pytanko, kropka. Kropka, widz i pytanko, może być jakieś kurde. Yy. O nie, nie, mam pytania dzisiaj, kurde Blaszka. Nie mam pytania dzisiaj, także dzisiejsze pytanie powiem Wam będzie takie: gdzie oglądacie ten filmik? Telefon, komputer, tablet, drukarka, długopis. Ostatnio widziałem, widziałem kamerę w długopisie, więc wszystko jest możliwe. Nie? Dobra, mamy trzy fajdy. Dwa fajdy. W sumie to trzy, nie, to jest fajne. No zobaczymy. Bardzo chcielibyśmy kostkę oczywiście. A co się uda trafić? Zobaczmy. Jest kosa! Mamy kosę! Także Niralk na ten moment robi proficik. Robimy z jego szynki profit. 4x, zapiszę to 4x, jest to 4 z haczykiem. Shadow Daggers, Marble Fate, piękny nożyk by the way. Drugi raz te szynki nie musimy otwierać, skoro taka piękna kosa poleciała, tak naprawdę najlepszy drop, 10% szans było na niego. Także dzięki ci Niralk Byku. Tutaj kolega Włodi zapodał tych szyneczek jeszcze bardzo, bardzo dużo. A nie, to jest w ogóle jedna ta sama wysłana kilka razy. Dobra, dobra. Yy, także to tutaj zmienia postać rzeczy w takim razie. Gdzie jest ten nasz skinner? No Dobra, później go sobie zaakceptuję. Tymczasem, Żaba YouTube, darmowa kasa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że mi odcinki będą podobały. Neon Revolution Star Tracku i Cold Fusion. No, otwieramy. Czysto teoretycznie już tutaj. Symbolicznie i udało się Siempkowi, czy znaczy udało nam się zrobić profil, także dzięki Cibyczku bardzo, jesteśmy na plusik, z tego otworzymy jeszcze raz, zobaczymy czy ta strzynka daje darmową tak kasę, mamy dwa razy i dwa kacze, czyli pięknie można na niej proficik robić. Zobaczymy czy do trzech razy sztuka, czy to jest jakaś strzynka normalnie zbugowana, jest po raz trzeci, nie ma, gold fusion, gold fusion, ale i tak jesteśmy Fajnie tutaj na plusik sobie nie patrzeć. Dobra, mam jeszcze szynkę Żaba otwórz i tyle od Stiempka. No i to od Wodiego już weźmiemy. W ogóle mało synek dawaliście, więc może dodatkowo coś tam uczymy na no już 172. No, gdyby tutaj się trafiła ta kosa, no to załóżmy, że Stiempkowi i Niralkowi bym dał skiny, jeśli trafi się ta kosa, więc dwa otwarcia, dwa podejścia, zobaczymy co tutaj się trafi. Jest akaczyk Point Disarray za złotych w ogóle 79, co ciekawe, żebym sobie w ogóle sobie zapiszę to 79, to jeszcze później porobimy sobie kilka batli z tych 79 złotych. kosy nie ma. Ostatnia skrzynka od Wodiego, niech będzie Wodzi się postarał, zabił tych skrzyneczek. Tyle żaba case, chyba że ona już była. Nie, ona już była, dobra, ona już była. On to to było na tyle z tych szereg, szereg parabitewek, zrobimy dzisiaj bo odcinek wyszedł dość krótki. Przypominam, na kanale Discordowym nowa seria, podsyłajcie właśnie w linki do Waszych skrzynek lub nazwy Waszych strzyneczek, zrobimy sobie taktyczną bitelkę, oczywiście same wtedy. Nie byłbym sobą, gdybym takiej bitwy nie zrobił, damy to na czterech, moja ulubiona skrzynka Stanich którą też Wam polecam otwierać, jeśli właśnie macie jakąś małą kwotkę, chcielibyście coś podziałać. No i co? No i będę bardzo wdzięczny. Tylko nie podsyłajcie tak jak w woli. Tutaj to zrobił. Zobaczcie, w woli po, bądź, po bądź, wysłał tak po prostu tutaj jedną skrzynkę tyle razy. Po prostu podsyłajcie jeden link, to w zupełności wystarczy. No i będę otwierał właśnie skrzynki. osoba, z której właśnie skrzynki zrobi największy profit, dostanie jakiegoś skinka. Tak jak teraz Nigalk. Wow, 57 Case Hardened. Pierwsza skrzynka za 6 zł. Skin za 45. Nie? Także grubo. To jest właśnie moc skrzyneczki restryktywacyjnej. Mojej ulubionej. Praktycznie Audi się już ustawił do końca partii, tutaj, i myślę, że ciężko będzie go dogonić. Niestety, pierwsza runda i knockout można powiedzieć, dostaliśmy solidny, potężny lewy hak, taki od dołu haczek, albo takie kopnięcie kick, kick socket kick, tak zwany w stylu Denisa Załęckiego, kierowany do Natana Marcona w ostatnim właśnie fejmie. Game The nie bardziej tutaj by pasowało, żeby tak to nazwać. No i co? Bazyliszek, czat jeszcze goni. Powiem Wam, że czat nie złożył broni. My niestety złożyliśmy broń. Coś nam nie idzie dzisiaj. Chociaż, chociaż nie no, kosa była. co nie jest aż tak źle, nie? Kosa była. Muszę po raz kolejny. Wiem, że ostatnio na odcinku wziąłem z białyczka. Dzisiaj też muszę. Przepraszam Was bardzo za to. więc biały Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A ja w ogóle kropki mam, bo nie powiedziałem do tego. Więc będzie kropka, Kugde, nie wiem, wymyślcie sobie jakąś kropkę dzisiaj, bo pozwolenie moje i podać na czym oglądacie, nie? Bo już powiedziałem, nie wiem, nie wiem jak to jest, nie wiem jak to będzie, ziom! Yy, I co? Jemka Bazyliczek za późno, za późno musiałem wskaźnieć start traku, faktoriniu takiej nie ma Przegraliśmy nieznacznie z Chadem, ale znacznie z botem Auri Myślę, że jeszcze jedną ostatnią batelkę, na Ciebie sobie możemy z tych 79 w sumie było złotych wybrać yy, no i kurde, jakąś tematyczkę byśmy zrobili, zróbmy sobie, nie może nie ma k dziesiątki. Może FAMASy, może FAMASy sobie zrobimy. Tak patrzę. Ideolo nam się wpasowywuje, tym razem na trzech. Zagrajmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tematyczki uwielbiane przeze mnie skrzynki, kto wie, ten wie, ale dlatego, że są zawsze zaskakujące i nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czego po nich się spodziewać. Może się wydarzyć wszystko. W ogóle, co nie, jak się najdzie, to nie ma informacji o najdroższym skinie. Bot chat, bot Arnold. I żaba YouTube 49k, już prawie tam 49, 48700 buja się to ogólnie. W ogóle jeśli chodzi o te suby, no to widzowie, ja miałem 2,5 roku przerwy w czasach studenckich. Też zmieniałem dużo razy kontakt, więc te suby nic nie mówią tak naprawdę teraz kanał Martyny macie w opisie. Podajcie tam na filmiki. Martyna ma lepszą aktywność ode mnie, a subów ma 400, nie wiem, tak to wygląda, jakby nie ma co po subach oceniać. Ja swego czasu miałem 10-15 tysięcy subów, ładny Famasik nam wjechał, ale myślałem, że będzie droższe, ale to battleskard Robiłem po 100 tysięcy wyświetleń dziennie na filmikach, a wiem 10 tysięcy subów, tak po prostu algorytm lubił mój kanał i też były to czasy właśnie takich Stałych przyrostów, subskrypcji, i tak dalej. Też kontent CS-owy, który robiłem, niekoniecznie tylko skronkowy, ale inny, bardzo ciekawy, był wtedy fajnie promowany. No, a teraz już powoli się zbieram w ogóle z tym drugim kanałem. O czym pisałem wam na Discordzie. Więc coś tam na pewno będziemy kminić, ale muszę się do tego zebrać, a ja jestem leniwą paruwą i na razie mam dużo innych spraw do ogarnięcia, a muszę w ogóle posprzątać w mieszkaniu, bo syf jest taki, że ja pierdolę. Ja <grym> mówiłem ostatnio, mówię Wam to dziś, ale troszkę ruszyłem z tym sprzątaniem. 4 złote. Ta batla wydawała się taka, że dostajemy mocno po dupie, ale tylko 4 złote różnicy, więc wcale nie jest tak źle jak myślałem. Dzięki za film, to było na tyle. Trzymajcie się, mordeczki kochane. Do następnego i eluwa.